Witam serdecznie w kolejnym odcinku telewizji TVM, czyli Telewizji Mocy. Dzisiaj spotykamy się również w bardzo ciekawej scenerii, jaką jest Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Więc gorąco zachęcamy tutaj do odwiedzenia tego bardzo wyjątkowego miejsca. Możemy się naprawdę przenieść w czasie, więc taki wehikuł czasu możemy sobie tak szybciutko zrealizować. Ze mną jest gość specjalny, Ania Niedźwiecka. Witam cię, Aniu. Witam serdecznie, witam. Dzisiaj z Anią porozmawiamy o atrakcyjności. Czym jest ta atrakcyjność, jak ona się przejawia, czy warto zabiegać tą atrakcyjność, jak ją czujemy, i na te czy inne pytania Ania będzie odpowiadać. Natomiast na początek, Aniu, poproszę cię, przedstaw się nam, czym się zajmujesz, co porabiasz. Uparcie będę przy tym, że zajmuję się na dany moment tym, co mnie najbardziej pociąga, czym się fascynuje, bo w swojej historii zajmowałam się wieloma rzeczami. Lubię doświadczać różnych dziedzin życia, ogrodnictwa, krawiectwa, zdrowia, sportu, a obecnie mogę powiedzieć, że takim najbardziej uziemionym moim zajęciem są masaże w Ozi Spa. I tam też zajmuję się atrakcyjnością. Czyli poprzez swoją pracę poprawiasz atrakcyjność innych osób, a szczególnie pań? Tak, w szczególności pań, bo większość naszych gości to są panie. A czym według ciebie jest ta atrakcyjność? Atrakcyjność. Myślę, że to jest bardzo głębokie słowo, bo zawiera w sobie to, co mamy wewnątrz. Czyli to, co wewnątrz, się uzewnętrznia na zewnątrz. Dokładnie. Jeżeli jesteśmy atrakcyjne wewnątrz, to wiąże się z duchowością, z tym, jakie mamy nastawienie. W zasadzie atrakcyjność to jest to, jaką aurę taką wokół siebie roztaczamy. Jeżeli jesteśmy takimi kobietami, nie wiem, z rzędami, tak, marudzimy, to wtedy nawet to nasze fizyczne ciało to odczuwa i stajemy się po prostu brzydsze. Czyli, drogie panie, nie zrzędzimy, nie narzekamy, bo wtedy od razu widać to w waszej atrakcyjności, to bardzo umniejsza właśnie temu. Tak, no wiadomo, że nie da się też uniknąć takich emocji, tak, bo jesteśmy ludźmi i dane jest tutaj nam przeżywać czy smutki, czy rozdrażnienia, emocje różne. Emocje tak, ale w zależności właśnie, w jaki sposób wybierzemy reakcję na to, czy świadomie zareagujemy, czy też damy się ponieść takim starym nawykom. Jeżeli tym starym nawykom, to faktycznie gdzieś tam może nastąpić takie zrzędzenie czy marudzenie. Natomiast im bardziej rozwijamy swoją świadomość, tym bardziej dbamy o to, jak reagujemy, jakie są nasze myśli, bo nawet właśnie od tego zacznijmy, bo jeżeli faktycznie to nie chodzi o to, żeby sztucznie się zachować, że ktoś mnie zdenerwował, tak, a ja nagle, aha, to jak się mam teraz zachować, tak czy tak, jeżeli tak postąpi, to będzie niefajnie, jeżeli tak, to będzie fajnie. Nie, to już się staje takim nawykiem i faktycznie my stajemy się tą zmianą, którą chcemy być, bo jeżeli chcę się zachowywać bardzo miło, bardzo fajnie, tak żeby z szacunkiem było to dla mnie i dla kogoś mojego rozmówcy, to na pewno tak się nie zachowam automatycznie, tak jak powiedzmy z częstotliwości 3D, czyli według takiego właśnie marudzenia i zmęczenia, tylko zachowam się z poszanowaniem tej drugiej osoby. I tu właśnie Aniu dobrze zauważyłaś, że to też wpływa na naszą atrakcyjność, czyli to, jak się zachowujemy. Tak, to jak wszyscy, którzy są wokół nas, z nami się czują, tak? Jak się czują z nami, więc to nawet te aspekty fizyczne może nie grają aż tak wielkiej roli, jak to właśnie samopoczucie, czyli ta atrakcyjność w zasadzie wynika gdzieś tam z naszego serca, z naszej świadomości. To jest taki pierwszy punkt, który bym tutaj zaznaczyła, jeśli chodzi o atrakcyjność. A jak myślisz, co jest ważniejsze? Tu mamy takie na razie zakłócenia. Tak. Bardzo zwierzęta naturalne. Się cieszą. Tak, cieszą się, widać, energię tutaj podniosłyśmy i one też chcą powalczyć, te tutaj gąski chodzące, kaczuszki, o tą swoją atrakcyjność, o to, żeby zostały zauważone. I tutaj pewnie też tak kobiety się zachowują, że dbają o tą atrakcyjność, żeby zostać zauważone. I teraz tak, zauważone przez kogo? Czy przez siebie same, żeby się dobrze czuły, czy przez płeć przeciwną, czy też przez inne kobiety? Mówisz czasami, że to właśnie kobieta stroi się dla drugiej kobiety. Co o tym sądzisz? No myślę, że jest w tym dużo takiego, takiej prawdy, dlatego że my praktycznie się przeglądamy w drugiej kobiecie. Dlaczego? Kiedy to następuje? Niedawno czytałam taki bardzo ciekawy tekst na temat zazdrości. Zazdrości o mężczyznę, o drugą kobietę. I dlaczego my zazdrościmy? Dlatego, że jest ktoś,
kto jest w czymś lepszy, tak? Czyli na przykład spotykamy... Znaczy my tak uważamy, że ten ktoś jest dokładnie, lepszy w czymś, tak? Od nas. Dokładnie, że... więc ten, to uczucie 3D zauważa, nasza ta osobowość 3D zauważa, że jest ktoś lepszy, tak? Że pani ma ładniejszą figurę, ma piękniejsze włosy, jest bardziej uśmiechnięta, mężczyźni na nią zwracają uwagę i wtedy, w takim momencie, następuje to przeglądanie się w kobiecie, tylko my musimy to zauważyć. Powinniśmy w takim momencie zatrzymać się, tak? I pomyśleć, co takiego jest w tej kobiecie, co ja chcę mieć u siebie, tak? Jeżeli my tak jakby zwrócimy się do wewnątrz, tak? Nie będziemy szukać na zewnątrz jakichś sensacji, dramatów, zdrad, zazdrości, takich poziomów niskowibracyjnych, to wtedy ta kobieta niby lepsza, tak? Którą tak postrzegamy, będzie tym lustrem i my zobaczymy, że na przykład to jest czas na to, żeby poświęcić uwagę swojemu ciału, tak? Bo może za dużo poświęciliśmy uwagi swoim dzieciom, swojej rodzinie, mężowi, partnerowi, czy pracy zawodowej, na przykład, która nie wymaga od nas jakiegoś dbania o ciało w specjalny sposób, nie? Więc takie momenty zazdrości powinniśmy właśnie w taki sposób odwrócić i wykorzystać. I tutaj jest trochę właśnie tego wątku, o którym powiedziałaś, że my się stroimy dla kobiety. Trochę tak, natomiast tutaj jeszcze kwestia też poczucia własnej wartości, tak? Bo to jest tak, właśnie jak się czujemy sami ze sobą, same ze sobą. Więc wiemy już, dla kogo się stroimy, ale przede wszystkim dla siebie to powinniśmy robić. Tak, zgadza się, to dla siebie. Tak, jeżeli mamy to w środku naszym, poczucie piękna, to czy ja się ubiorę w sukienkę, czy ja się ubiorę w jakieś leginsy, tak. Wyskoczę do sklepu bez makijażu, to też będę się czuła piękna. Tak, to tak właśnie działa, bo ja w swoim życiu miałam też różne takie doświadczenia, gdzie doświadczałam niezgody ze sobą, doświadczałam zadowolenia z siebie. I w tych momentach zadowolenia, kiedy dbałam o swoje ciało, bo dbałość o tą swoją taką atrakcyjność fizyczną przekłada się na to, jak siebie postrzegamy jednak, tak? Jak się widzimy w tych lustrach. I w tych momentach zadowolenia, kiedy dbałam o siebie, o swoją atrakcyjność, o swoje ciało, to w zasadzie nie miało tak wielkiego znaczenia to, co na siebie zakładam, wkładam, co wybieram z szafy. Bo tak jak powiedziałaś, czy to była para jeansów, czy t-shirt, czy nawet byłam bez makijażu, ale czułam się dobrze sama ze sobą. I pewnie też tym emanowałaś na zewnątrz. Dokładnie, tak? Więc ja miałam takie poczucie własnej wartości, dobrze się czułam ze swoim ciałem. Owszem, ono nie było takie... tak w tych standardach naszych jakieś brzydkie, zaniedbane, tak? Tylko ja rzeczywiście pracowałam nad tą atrakcyjnością, ale po to, żeby sama ze sobą się dobrze czuć. I wtedy te zewnętrzne szaty, one nie miały takiego wielkiego znaczenia. I tutaj zawsze przypominam sobie słowa mojego trenera, gdzie zaczynałam chodzić na siłownię kilka lat temu, tą przygodę zaczęłam i powiedział takie bardzo ciekawe słowa, że tak naprawdę podobamy się sami sobie wtedy, kiedy dobrze wyglądamy nago, tak? Czyli tak wiemy, jak działa ubiór. My często mówimy, że się maskujemy, a właśnie nie powinniśmy się maskować ubiorem. Powinniśmy się czuć ze sobą nago. Na gości dobrze, tak? Przed lustrem stanąć nago i wiedzieć, czuć się dobrze, że jestem atrakcyjna, tak? Podobam się sobie, mam fajne kształty. I wtedy cokolwiek założymy na siebie, to jesteśmy atrakcyjne. Być takim dodatkiem, tak? Ten tak, strój będzie dodatkiem. A nie maskowaniem. A nie maskowaniem. Tak. Bardzo cenna uwaga, spostrzeżenie. I tu właśnie jeszcze nie powiedziałaś o tym, że powiedzmy dla kogoś coś robimy, tak? Chcemy być atrakcyjne dla kogoś. Na ile może zgubny być takie właśnie taka pogoń za uzyskaniem poczucia atrakcyjności, żeby się podobać innej osobie, czy mężczyźnie, czy też jakiemuś gronu osób, być dobrze postrzeganą, odbieraną w różnych środowiskach? No myślę, na tyle zgubna, na ile głęboko w to wejdziemy, bo no wiadomo, że pragniemy wszyscy być akceptowani, tak? I, i też dbałość o wygląd zewnętrzny to jest wyrazem takiego szacunku do drugich osób, tak? Na spotkaniach, wiadomo, że ubierzemy się odpowiednio na spotkanie biznesowe, na plażę odpowiednio. Jednak takie, moim zdaniem,
zbytnie zabieganie o opinię innych osób i wchodzenie tak głęboko w to, żeby się komuś przypodobać, to nas zdruzgocze w momencie, kiedy stracimy dane towarzystwo, tak? Więc na przykład jeżeli chcemy bardzo się przypodobać mężowi albo partnerowi, a potem on od nas odejdzie, to zostawia to taką traumę, tak? Że jednak nie zaspokoiliśmy jakichś tam gustów tego człowieka. Że w dalszym ciągu ta osoba dokładnie była niewystarczająca, tak, się tak aż tak nie podobała, nie była aż tak atrakcyjna, skoro on odszedł. Dokładnie. I potem, jeżeli tego nie przepracujemy, jeżeli sobie tego nie uświadomimy, to wchodzimy w następną i w następną i w następną relację i jeszcze bardziej o siebie dbamy i w końcu dochodzi do tego, że tak naprawdę gubimy sens atrakcyjności, a dbamy tylko o ten pierwiastek taki fizyczny, o ciało. Powierzchowność. Dokładnie. Tak, bo to może być powodem całkiem inny aspekt, a mianowicie taki właśnie jak niezasługiwanie na to, że nie jesteśmy wystarczająco dobre w czymś tam, na niekochaniu siebie, dlatego że jeżeli idziemy tym tropem, żeby się podobać komuś i wszystko robimy i później nagle to gdzieś tam wyłapujemy jakieś takie, że a może jednak się nie podoba, może nie jestem wystarczająco dobra, to pojawia się taki autosabotaż w zachowaniu. I to właśnie też na ostatnich warsztatach zostało też to zauważone bardzo mocno, że pewne osoby popadając w taki autosabotaż zachowują się już tak nieodpowiednio, sztucznie, nieodpowiednio tej drugiej osoby, że same swoim zachowaniem zrażają ją. Tak, a później się dziwią, tak, odpychają. Czasami właśnie biegnąc za tym, żeby się komuś podobać, robimy autosabotaż na tyle, ponieważ wynika to z naszego braku poczucia własnej wartości, z niezasługiwania, z takich bardzo niesprzyjających przekonań, które wpędzają nas w taki tryb, że autosabotażysta wewnętrzny mówi, żeby się tak inaczej zachować. To się dzieje podświadomie, więc tego dana osoba nie wyłapuje. Natomiast później odzwierciedleniem tych naszych zachowań jest reakcja drugiej osoby. I później powiedzmy taka osoba odchodzi, rezygnuje z jakiejś tam relacji, dlatego że już ta relacja nie jest taka dobra, nie jest wartościowa dla niej, dlatego że to my sami gdzieś tam autosabotaż włączyliśmy. Więc to też trzeba bardzo właśnie uważać, nie skupiać się na takiej tylko powierzchowności, bo najważniejsze jest to, co mamy w środku, jak się czujemy, czym emanujemy, jak się zachowujemy w stosunku do innych. Tak, tak, dokładnie jest. To, co wibruje w naszym sercu, to będzie też wibrowało w naszych komóreczkach wszystkich, tak? W blasku oka, w podniesionych kącikach ust, tak? Nawet jeżeli pojawią się jakieś zmarszczki, to one będą w taką stronę pozytywną. Ania, powiedz mi, czy jednak dla poczucia atrakcyjności, nawet same dla siebie, czy jednak przyjemności nie mamy w tym, że sobie jakiś fajny strój kupimy, czy jednak szata zdobi człowieka? Owszem, to co na siebie zakładamy ma bardzo wielkie znaczenie. Ja też oczywiście jestem krawcową i tak przez moje młode lata szyłam sobie, to były jeszcze takie lata, gdzie no nie było tak świetnej takiej odzieży, jak teraz mamy wybór. I dużo rzeczy szyłam sobie sama dla siebie. Tak, moje doświadczenie z byciem krawcową, czy kreatorką ubrań, tak bym powiedziała, bo nie lubię takich tradycyjnych określeń, bo krawcowa kojarzy się z taką panią, która siedzi gdzieś tam w jakimś tak ciemnym lokalu i tam po prostu z naparskiem szyje, tak? Owszem, to jest taka rękodzielnicza praca, bardzo cenna, ale ja nadaję temu taki swój charakter i w czasach, kiedy uczyłam się właśnie tego zawodu, praktycznie wszystkie rzeczy sobie sama szyłam i ja się czułam w nich tak doenergetyzowana, dlatego że ja je szyłam z pasją, serce. Dokładnie. Tak. I to, co my na siebie zakładamy, ma też swoją energię. Dlatego mówi się dużo o tym, żeby na przykład nie kupować ubrań z drugiej ręki. Tak, dlatego, że tam jest zapisana energia. Dokładnie. Tam jest jakieś przeżycia danej osoby, która to nosiła. Ponadto szyte, no będę o tym też mówić niestety, szyte masowo, przez ludzi, którzy są raczej gnębieni, wykorzystywani jako niewolnicy, to te ubrania też mają swoją energię. Wiemy, o jakie chodzi tutaj układy, tak, że gdzieś tam kupujemy w takich wielkich sklepach za raczej niskie ceny. No niestety to niesie ze sobą też odpowiednią energię takie ubranie. I dla mnie, jako osoby świadomej, kobiety, ma znaczenie to, skąd ja biorę odzież, jak ja czuję
Raczej nie jestem osobą taką, która długo się zastanawia, co kupić, bo praktycznie jak wchodzę do jakiegoś sklepu, widzisz, ja praktycznie to, tak, to jest to, co do ciebie minut? Mówi, kup mnie. Tak, ja wiem, że po prostu to rezonuje to coś ma dobrą energię. I tak samo, a jeszcze lepiej się czuję w tym, jak sobie sama coś dla siebie uszyję, albo jak szyłam coś dla swoich dzieci, dla swojego męża. To wszystko miało taką właśnie to serce. I to ma bardzo wielkie znaczenie, dlatego ja jestem za tym, żeby wracały takie pracownie, atelier krawiectwa, gdzie kobiety przychodzą i jest tam pani, która z duszą, z sercem podchodzi do tej kobiety. Ona wyczuwa jej emocje, wie w jakim kolorze będzie jej najlepiej, w jakim fasonie doradzi i nie będą na pierwszym miejscu pieniądze, zarobek, tylko właśnie, co zrobić, żeby ta kobieta stała się jeszcze bardziej atrakcyjna. Bo takie osoby, które znają się na modzie, na odzieży, też będą widziały, tak? Czy talia ma być wyżej, czy trzeba ją trochę obniżyć, tak? Krojem można. Jaki fason, jakie kolory. Tak, krojem kolor, można. Tak, a kolory też mają swoje znaczenie, tak? Dokładnie. Zależy też, jak chcemy się poczuć, albo jak się czujemy, sobie, chcemy sobie swoją energetykę poprawić, też możemy podzielić rzeczywiście kolorem. Tak, dokładnie tak jest. Czy najbardziej jakim energetycznym kolorem, jaki Daniu według ciebie jest? Czerwony i pomarańczowy, zdecydowanie. I to są takie kolory, których nie powinniśmy się bać. W ogóle nie powinniśmy się bać kolorów. Ja tak siedziałam, bardzo lubię obserwować ludzi. I często, kiedy sama sobie wychodzę na kawę, bo lubię takie chwile, po prostu obserwuję ludzi. I jest to dla mnie takim, zaobserwowałam to, że sporo osób chodzi ubranych tak buro, po prostu buro, niedbale. Jednak jest w tym coś, że nawet jak wychodzimy po te bułki, to nawet jeżeli mam te jeansy i t-shirt, to, to też powinno być w takich jakichś kolorach, tak? Bo niedbale dobrany kolor, tak, mamy taki stereotyp, że w zimie się powinniśmy ubierać na ciemno, a w lecie na jasno. A spróbujmy to zrobić odwrotnie. Ja na przykład mam bardzo dużo odzieży zimowej białej i uwielbiam się w zimie ubierać na biało. Ja jeszcze robię taką inną rzecz. Nie wiem dlaczego, ale w zimie lepiej się czuję z krótkim rękawem. Po prostu. W takiej w odzieży. W domu, ale często jest tak, że na t-shirt czy na jakąś taką odzież z krótkim rękawem nakładam po prostu kurtkę, futerko czy coś takiego i się doskonale czuję i jest mi ciepło. Natomiast w lecie często ubieram się z długim rękawem, tak jak na przykład mam dzisiaj. Nie wiem dlaczego tak jest. Jakoś chyba jestem z natury przekorna. Z natury jesteś przekorna, tak? W zimie t-shirt, teraz długi rękaw, ale z kolei długi rękaw, ale piękna sukienka. Która oczywiście długa sukienka wpływa na poczucie takiej jeszcze kobiecości, tak? Bo to jest właśnie ten kielich, który tutaj właśnie tworzymy. Więc to ten tak zwany święty graal. To właśnie coś mamy, drogie kobiety. Więc to im dłuższe właśnie te sukienki nosimy, tym bardziej to podkreśla naszą kobiecość. Tam się jak gdyby kumuluje nasza energia kobieca, to nasz pierwiastek kobiecy i jest bardziej kumulowana, jest bardziej podkreślana. Im bardziej skracamy tą długość dołu, a tym bardziej się zakładamy spodnie, tym bardziej się odcinamy od tego. To jest prawda. Oczywiście sama biegam spodnie przede wszystkim, no ale mam tego świadomość, że tak to właśnie działa, tak została ta energetyka stworzona, tak to funkcjonuje. Tak, tutaj taką z własnego doświadczenia, z doświadczenia kobiet, którymi się też otaczam, bo rozmawiamy na takie tematy. Są takie kobiety, które nie mogą włożyć spódnicy, nie mogą włożyć sukienki. One po prostu źle się w tym czują. I ja mówię tak, spróbuj przez miesiąc zmusić się do tego, żeby nosić właśnie spódnicę albo sukienkę. I potem one nie mogą wrócić do spodni. I są bardziej kobiece, są bardziej inaczej zauważane. Się zachowują, prawda? Tak, są delikatne, a jednak stanowcze. Właśnie mają te... Inaczej się chodzi nawet wtedy. Dokładnie. A jeszcze szpileczkę nałoży, to już całkiem... Są zauważane przez mężczyzn. Budzą się nagle dżentelmeni, tak? My mówimy, gdzie te chłopy? A tu załóżmy sukienkę, tak? Załóżmy sukienkę, to wtedy pojawią się dżentelmeni, którzy nam otworzą drzwi, którzy wezmą nam walizkę. A to jest właśnie ta energia kobiecości, o której powiedziałaś, że no, mamy połączenie z naszą kobietą, którą jest ziemia, tak? To też jest matka i my tą energię czerpiemy, bo my tworzymy, my jesteśmy kreatorkami, tak? Natomiast mężczyźni są takim, powiedziałabym, oni są naszym dopełnieniem, tak? A nie odwrotnie. Ale bez nich nie byłoby też czas. No tak, to prawda. Aniu, jak sądzisz, czy atrakcyjność ułatwia, czy utrudnia życie?
Pewnie też miałeś doświadczenia swoje w tym temacie, więc tak, mi się podzielisz. Tak, myślę, że to też zależy od tego, jaka jest ta atrakcyjność, jaka jest intencja tej atrakcyjności, bo można być atrakcyjnym zewnętrznie, tak, można być, mieć ładne ciało, ładne włosy, ale wewnątrz można mieć dużo zazdrości, zawiści, zaborczości, wyrachowania. I wtedy ta atrakcyjność fizyczna przybija i przytłacza inne osoby, które są wokół nas. Wzbudza negatywne uczucia u innych osób. Więc taka atrakcyjność jest niekorzystna. Natomiast jeżeli my emanujemy miłością, tak, i od razu zmienia się też nasze ciało, nasza energia, stajemy się przez to też atrakcyjne i nie przytłaczamy innych swoim pięknem, tak, nie wywyższamy się, czyli zachowujemy taką godność drugiej kobiety, tak, bo zazwyczaj działa kobieta kobieta, tak? Czyli szanujemy to, widzimy piękno. Ja mam takie doświadczenie, jak powiększyć swoją atrakcyjność? Powiedz nam. Mówmy komplementy innym kobietom. Naprawdę, to jest nietypowe doświadczenie. Podchodzi do ciebie kelnerka. Ja mam takie doświadczenie, tak? I mówię, ale ma pani piękne na przykład usta, albo ma pani piękną słowiańską urodę. I kobiety, na kobiety to w taki sposób działa, że one w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, nie? Bo jak to możliwe, żeby kobieta kobiecie powiedziała komplement? Ale wtedy wzrasta moja wewnętrzna atrakcyjność. I ja się wtedy też czuję piękniejsza. Dostrzeganie piękna w drugiej kobiecie, tak? A nie wręcz takie wynoszenie siebie po to, żeby ktoś był brzydszy. Albo szukanie jakichś najmniejszych mankamentów, tak? Dokładnie. Że, no okej, niby ładna, ale może jednak ten nosek trochę krzywy, tak? Tak. Dokładnie. A że sam jest tak, że kobiety właśnie poprzez to, przez taką zazdrość o urodę drugiej kobiety i to tak się zachowują kobiety, które mają niskie poczucie własnej wartości, zauważają gdzieś tam swoje jakieś mankamenty, a powinny czuć się pięknie w swojej skórze, powinny czuć się dobrze, kochać siebie przede wszystkim, wtedy by nie było takiego, czegoś takiego, że będą niemiłe dla drugiej kobiety, dlatego, że ona jest ładniejsza. Bo tak w ich mniemaniu one tak myślą. Zatem, moje drogie, to jak się czujecie atrakcyjne, na ile się czujecie atrakcyjne, zależy tylko i wyłącznie od was. Bardzo przyjemnie jest przyglądać się w oczach naszych najbliższych, szukać jakby potwierdzenia tego, ale jeżeli mam poczucie własnej wartości, wiem, że jestem piękna, to nie szukam potwierdzenia, ale dostaję takie znaki, więc jest mi jest bardzo miło. Więc tym bardziej jeszcze się rośnie, ale to, na ile jesteśmy faktycznie atrakcyjni, wynika z naszego wnętrza. Teraz wyobraźcie sobie piękny obrazek z paskudną ramą, tak? Albo odwrotnie, paskudną ramę, podrapaną, a piękny obrazek. Coś tu nie gra. Więc jeżeli chcecie być naprawdę atrakcyjne same dla siebie, dla otoczenia, dla swoich najbliższych, zadbajcie o to, jak się czujecie w środku same ze sobą. Jak myślicie, jak się zachowujecie, jaki macie schemat działania, co myślicie, jak reagujecie w różnych sytuacjach. Jeżeli jeszcze nie do końca wam to wychodzi, żeby faktycznie stać się taką zmianą, taką idealną siebie, wersją siebie, jakbyście chciały być, zapraszam do mnie na warsztaty, które organizuję właśnie dla kobiet. Dbamy o piękny umysł i piękne ciało. Tutaj w Lublinie będą takie warsztaty właśnie stacjonarne, popołudniowe od 27 lipca do 31, jak również w Łodzicach na Dolnym Śląsku. Dodatkowo jeszcze będziemy zwiedzać Miejsce Mocy, czyli Górę Ślęże oraz Zamek Książ. Dodatkowo jeszcze masa innych atrakcji, między innymi też relaks wirtualnej rzeczywistości, oczywiście odchudzanie, dieta pod okiem wspaniałego trenera personalnego z wielkimi osiągnięciami. Więc zapraszam gorąco, a te osoby, które by chciały jeszcze przepracować swoje lęki, jakieś niesprzyjające przekonania, też zapraszam na warsztaty online, jak radzić sobie z lękami. Już w pierwszym tygodniu sierpnia takie warsztaty online nowe będą, więc zapraszam do zapisywania się. A wszystkie informacje, moje drogie, znajdziecie na stronie internetowej www.przebudzeniemocykobiet.pl. Tam również znajduje się blog, do którego też zachęcam. Jest to taka skarbnica wiedzy, a ostatnio, dokładnie wczoraj, doszła jeszcze kwantowa książka dla dzieci, więc zapraszam do pobierania, do czytania swoim pociechom, żeby już najmłodsze pokolenia kształtować w takim prawdziwym duchu, świadomym życiu.
Dziękuję, Aniu, że podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami bardzo cennymi. Dziękuję Ci pięknie. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć. Można mnie znaleźć w Ozi Spa w hotelu Alter w Lublinie na ulicy Grodzkiej 30. Zapraszam serdecznie. Tam jestem dostępna. Natomiast jeśli chcecie bezpośrednio sobie ze mną porozmawiać, na przykład w wirtualnej rzeczywistości online, to zapraszam na mojego fanpage'a, który w tym momencie jest najbardziej aktywny, bo mam ich trochę. Anna Niedźwiecka Nordic Walking. Zapraszam serdecznie. Tam możemy sobie porozmawiać, możemy się umówić na kawę. Zapraszam do kontaktu. Link do tego fanpage'a Ani oczywiście będzie zamieszczony w opisie tego filmu, więc zapraszamy. Dziękuję Ani pięknie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.